Dom dziecka w Bolesławcu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. Co roku placówka korzysta z dotacji budżetowej przekazywanej przez bolesławiecki powiat. W tym roku samorząd powiatowy postanowił wspomóc bolesławiecki dom dziecka dodatkową kwotą w wysokości blisko 100 tysięcy złotych, poinformował na grudniowej sesji bolesławiecki starosta. Na wniosek siostry Agnieszki prowadzącej nasz dom dziecka, my przeprowadziliśmy taką kontrolę. Chcieliśmy stwierdzić, jakie są naprawdę koszty prowadzenia tej jednostki i no, zgodnie doszliśmy z zarządem i z osobami, które badały tą dokumentację, że te środki, które przeznaczamy, są niewystarczające. Jak podaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w ubiegłym roku wyniósł ponad 2940 zł. Potrzeby dzieci są różne, tak jak w każdej rodzinie. Prowadzący dom dziecka siostry starają się im sprostać, a udaje się to także dzięki życzliwości i hojności ludzi, firm i instytucji, tych wszystkich, którzy mają otwarte serce na potrzeby innych.